Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek Królewny Śnieżki, czyli Wyzwanie Księżniczek Disneya. Nie wiem, który to jest odcinek, już nie wiem, czy dziesiąty, czy coś koło tego. W każdym razie mamy ich bardzo dużo i mamy lato, i mamy przebudowany dom, i mamy dzieci w szkole i chyba Śnieżkę w ciąży, z tego co kojarzę. Tak, trzeci trymestr za 2 godziny. Zanim przejdziemy do odcinka, oczywiście ja muszę wam pokazać, co tutaj się pozmieniało, a wy pamiętajcie o tym, żeby zostawiać komentarze i łapki. Będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie właśnie jakiś taki ślad po sobie. I cóż, lecimy z zamówieniem. Co tutaj się stało? A stało się sporo. Przede wszystkim postanowiłam troszeczkę zadaszyć tą miejscówkę do pracy dla naszego księcia. No bo jak wiecie, książę robi wanny wanny księcia, nie McTinsleyów. No i stwierdziłam, że nie mam na razie za dużo miejsca i nie miałam za dużo pieniędzy, bo chciałam sobie zostawić tutaj jakieś resztki. W ogóle zauważyliście, że ja w ogóle nie mam rachunków w grze? Nie wiem, co się stało. W ogóle rachunków nie dostaję w grze. W sensie nie narzekam z tego powodu, ale chyba powinnam dostawać jakieś rachunki, a ich nie dostaję. Może ja je wyłączyłam w MC Command Center jakoś. Wy coś wiecie na ten temat? Czy mogłam coś takiego zrobić? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. No, ale zrobiłam księciu tutaj taką miejscówkę do pracy. Ona nie jest za duża, bo jak mówię, chciałam sobie zostawić troszkę pieniędzy. No i książę sobie siedzi tutaj i ogarnia temat w tym swoim schowku. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o tę część, no to tutaj jest wszystko tak jak było, troszeczkę tylko przesunęłam te rzeczy i tu jest, słuchajcie, ta dobudówka, czyli zrobiłam to tak jak wam mówiłam, że zrobię. Czyli tutaj mamy jadalnię zrobioną, jakieś książki i inne pierdoły. Mamy stół z krzesłami i niestety brakuje mi tutaj miejsca, bo chciałam wcisnąć 8 krzeseł. Ale niestety 8 nie wcisnę, bo pomieszczenie jest za małe. No chyba, żebym tutaj je tak otworzyła, to wtedy tak, ale na razie tego nie robiłam, więc no, nie jest źle, nie jest źle. I to, co tutaj widzicie, ten mebel, to jest CC, więc zaraz wam pokażę tutaj, skąd to w ogóle jest, bo prawdopodobnie będzie was to interesować. I to jest, moi drodzy, to. Jakaś nostalgia living. I to aż tak na brązowo pokolorowane tutaj, widzicie, jak się oddziela. Jeżeli chodzi o te dodatki, to chyba to wszystko też jest od tego samego autora, tak mi się wydaje, tak, od tego samego autora, bo pomyślałam sobie, że te będą lepiej wyglądać po dusie na tych krzesłach, bo te krzesła są same w sobie takie smutne i jak widzicie, one mają różne tutaj słocze, bardzo takie vintage, więc to pasuje. Ja w tym pokoleniu robię wszystko w drewnie, więc nie ma żadnych tapet, ale są jeszcze tapety i inne pierdoły, więc polecam bardzo serdecznie. I mamy jeszcze tutaj vintage dywan i on jest, moi drodzy, tutaj macie informacje. W sensie ja wam to wszystko jakoś tak przybliżę w trakcie montażu, żebyście dokładnie wszystko widzieli. No i z tego pomieszczenia, z tej jadalni mamy przejście do sypialni, która znajduje się teraz tutaj. I mamy bardzo głupio to zrobione, ponieważ tu postanowiłam zrobić wyjście. Ej! Hej, 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 no chyba kpicie sobie. Dobra, w ten sposób, bo ja chcę usunąć stąd to, żeby tutaj moja Śnieżka swobodnie sobie mogła wychodzić tędy. I czemu to się tak zrobił głupio? Jak mnie to denerwuje, nie wiem, czy zauważyliście, ale te schody strasznie teraz są jakieś popierdzielone po aktualizacji. Właściwie za każdym razem, jak je wrzucam, to mi je wywala. Mnie to bardzo denerwuje, ja tego nie lubię, no. W każdym razie, zrobiłam tutaj wyjście, dlatego że pomyślałam sobie, że Śnieżka jak jest w ciąży, no to tędy będzie miała szybciej skrócić sobie drogę do kibla. Więc postanowiłam, że to będzie tak, a reszta pomieszczeń się w sumie nie zmieniła, tutaj dodałam tylko łóżko dla chłopczyków, a jeżeli chodzi o dziewczynki, to mamy na razie dwie, więc tylko tyle. W ogóle rozwaliło mnie, bo wy mówicie, że mędrka nie ma urody disneyowskiej, kiedy typiara ma twarz swojej mamy, kształt dosłownie odziedziczyła. Ja sobie tak myślę, że co? A wy tak naprawdę, mnóstwo osób w komentarzach, że ona nie ma, a że ma za to Wesołka, a Wesołka odziedziczyła kształt twarzy po ojcu. Przecież ojciec ma ostre rysy. Więc ja nie wiem. Byłam w szoku, jak czytałam te komentarze. W sensie, wam się takie ostre rysy bardziej z Disneyem kojarzą? Czy jak? Bo nie wiem. Ale może, no mnie zawsze się kojarzyły bardziej takie pucłowate, takie wiecie, buźki takie jak moja właśnie, takie tutaj, takie tłuściutkie na policzkach. Tak, to był mój kompleks kiedyś. Że mam twarz jak pełnia księżyca. I cóż, znaczy może teraz mniej, bo już jestem stara, ale jak byłam młodsza, miałam bardzo. Ale to nieważne, to nieważne, to lećmy dalej. Przypomniałam sobie coś.
Oh god, no nieważne. Pokażę wam, jak ten dom wygląda teraz z tą dobudówką, bo to jest cała ta dobudówka, tego nie było. To całe tutaj, jak wam mówiłam, ta część, że będzie zabudowana, to właśnie całe to zabudowałam. I teraz to zadaszyłam i dodałam silniki. I wygląda nam tak. To jest jedna wielka, chodząca dobudówka i pier... W sensie pierdolnik. W sumie chyba mogę to powiedzieć, nie muszę tego cenzurować, tak mi się wydaje. Więc dom właściwie z przodu wygląda tak samo, z tyłu się troszkę rozrósł, jak widzicie z lotu ptaka. Wygląda to mniej więcej tak. Mnie się to bardzo podoba. Uwielbiam ten dom, kocham ten dom, jest po prostu przecudowny przez tą ilość takich detali, w ogóle różnych innych pierdół. Aż nie wiem, jak to będzie, jak będziemy szli dalej z seriami, ale no, będę wtedy sobie kombinować, bo tak trochę mi będzie przykro niszczyć ten dom, ale trochę będzie trzeba go zmieniać. Tutaj tylko coś mi się nie podoba, ale to jeszcze sobie będę zazieleniać. W sensie normalnie jak tu jest drzewo, to jest ok, ale jak znika to drzewo, to jest tak pusto, więc nie pasuje, nie? Do aktualnego domu naszej Śnieżki. Lecimy sobie z tym dalej, bo musimy zrobić sobie przegląd umiejętności standardowo, żebyście wiedzieli, na czym stoimy, bo ja sobie tutaj sporo prywatnie pogrywam. Więc wy nie o wszystkim wiecie. Śnieżka, moi drodzy, aktualnie ma na 9 poziom umiejętności wychowawcze, 10 gotowanie, to wiecie, wykwintne na 9, czyli niedługo już 10. Ogrodnictwo na 4 nas nie interesuje. Gdzie masz śpiewanie? O, śpiewanie, umiejętność na 7, więc nad tym się pracujemy teraz. Później będziemy się zajmować zaprzyjaźnieniem ze stadem dzikich ptaków i z króliczkami, które żyją tutaj. Jeśli chodzi o Ferdynanda, to Ferdynand nic nie musi umieć. Ferdynand ma po prostu zarabiać pieniądze na dom. Jeśli chodzi o mędrkę, to mędrka, moi drodzy, jest już małą geniuszką, już ma wypełnioną to aspirację, ale jedynie co ona teraz jeszcze musi mieć, to 6 w szkole, więc mędrka, teraz mam nadzieję, że pracujesz ciężko, tak, uczysz się pilnie na to, żeby zdobyć. O, już masz 6 w szkole, o Jezu, to ona już jest całkowicie gotowa. Jeśli chodzi o Gburka, to Gburek jest tutaj czwórkowym uczniem, on dopiero zaczyna swoje łobuzerskie rzeczy, ma pokonać drabinki, ja na początku chciałam kupić drabinki, a potem się kapnęłam, że drabinki mamy tutaj, więc jak on wróci ze szkoły, to się będzie tutaj bawić na dworze. A psik, moi drodzy, Apsik, chyba masz wszystko, Apsik, nie? 3, 4, 3, 5, 3, wszystko masz, bo mają być umiejętności na 3, a jedna na 5. I przed chwilą dorosła mi właśnie Wesołka. Okej, okay, tak, Wesołka, moi drodzy. I Wesołka już sobie tutaj korzysta z toalety, jest nieprzebrana, więc wejdziemy sobie do kasa. Bo ja ta seria jest taką odskocznią na moją psychikę. Po tym wszystkim, co odwalam teraz w Sky'u, a wcześniej w Ivy. I w Albionie Rzymskim. Ale lecimy sobie, moi drodzy, do Wesołki, także tak się prezentuje. Wesołeczka nasza wyskoczyła w takim stylu, ale ja nie chcę takich... Czemu te brwi mi się wywalają na purchlakach? Nie chcę mieć wywalonych brwi na purchlakach. Chcę mieć normalne purchlakowe brwi, no właśnie. Ja sobie ją teraz przerobię. I moi drodzy, Wesołka prezentuje się tak. Dałam jej grzywkę za dzieciaka, bo w sumie rzadko kiedy daję grzywki, w sensie ja nie jestem w ogóle zwolennikiem grzywek, nie lubię grzywek. Zresztą widać to po moich simach, bo właściwie nikt nigdy nie ma grzywki. Ale mojej Wesołce dałam tak dla odmiany, zobaczymy co będzie jak będzie starsza. Także wygląda w ten sposób i zrobiłam jej tak naprawdę tylko strój do snu, bo to są dwa stroje, w których najczęściej mi te dzieciaki chodzą, zresztą teraz jest lato. Ona nie doczeka też nawet możliwości ubierania innych strojów, chociaż ona chyba na lato będzie chciała się przybierać. Tak coś mi się wydaje. Nie mam pewności, ale chyba tak to mniej więcej działa. Zobaczymy, jak będzie się przebierać, to będziemy to ogarniać. Ależ jakoś taka jestem dzisiaj senna, słuchajcie, aż za bardzo bym powiedziała. Śnieżka właśnie sobie śpi. Śnieżka, jak ty się czujesz? Oju, śpi, śpi. Purchle kolejne ma być w drodze. A to jest co? To jest śpioszek. Tak, bo się nam chłopczyk urodził. Ja mam nadzieję, że teraz będzie dziewczynka, bo to jest chyba przedostatnie dziecko. 2, 4, 5, 6 będzie i 7, no tak. Więc Śnieżko, prosiłabym cię o dziewczynkę, wiesz, bo ja bym chciała mieć wybór między więcej niż dwoma dziewczynkami, ale tak coś mi się wydaje, że z tobą jest różnie, jeśli o to chodzi, więc no średnio. Idziemy sobie połowić ryby, tutaj jakiś typiarz nam się siedzi i łowi. Lukas Mynś, Boże, ten Lukas Mynś, on zawsze jak dorasta, to dorasta do takiego biednego, brzydkiego pana. Wędkuj sobie na przynętę. O, możesz sobie na fasolkę szparagową wędkować, może coś złowisz innego.
Huno, o Jezu, ty jesteś taki tłuściutki troszeczkę. Dziś się troszkę kilogramków przybyło chyba naszemu księciu. Oj, dobrze ci się powodzi, nie, książę? Jest dobra, nie mówię tak, bo to można źle odebrać. W sensie, wiecie, o co chodzi, nie? Tak człowiek sobie pogada. Książę, kochanie ty moje, wiesz co? To ty, nie. Idź sobie pobiegać. Bardzo proszę. Książę, ty nie możesz być taki, wiesz, ty powinieneś być księciem, to musisz mieć idealną sylwetkę. Jak to bywa w bajkach, nie? Bo w realnym życiu tak nie bywa. Czy on już, jak mu dałam bieganie jedno, to już więcej nie będzie biegać? Och, niedobrze. No ale biegaj sobie, biegaj, książę. Dziwny masz ten strój do biegania, ale biegaj sobie. Przydałoby ci się coś jeszcze takiego porobić. O, pranie zrobisz, jak wrócisz do domu, bo to też z tego idzie kondycja chyba. Tak mi się wydaje, więc będziesz tutaj przeszukiwał kieszenie, zrób pranie, upierz w bali. Czy ty już się wysikałaś? Jeszcze nie do końca. Śnieżunia, musisz wstać. Uuu, muzyka jak od wściekłego purchlaka. Ale nie mamy wściekłego purchlaka tym razem. Co ty masz na ciepłą pogodę? Ubierz się na ciepłą pogodę. Ojoj, jaka śnieżka. Załatw się w gniewie. Cokolwiek to oznacza. I pójdziesz tutaj zrobić jedzenie. Przyrządź wystawny posiłek, wykwintny, bo ty masz zdobyć umiejętności wykwintnego gotowania, moja droga. Maki, no na pewno zupa dyniowa dla rodziny? Jak to? To tak nie za bardzo dobrze sobie radzisz. Z tym comber, tortellini z homarem, kanapka Monte Cristo, pstrąg, cytryna i pstrąg. Nie mamy cytryny i nie mamy pstrąga. Jaj. Nie, cztery. Gdzie? My mamy taką rodzinę, że ty musisz dla wojska zrobić ilość. Może byśmy zrobili maki z łososiem, a zjadła... Ej, sama bym zjadła maki z łososiem. A, zrób, będzie gdzieś sushi. Wprawdzie nie wiem, czy dzieci zjedzą sushi. To jest pytanie, zagadka. Układaj sobie, kochanie, bo ty się musisz szkolić. Czy ty możesz z nią układać? Pomoc z badaniem kształtów? Za bardzo nie możesz. A weź ty się chodź z nim pobaw. Poślij pocałunek, zaśpiewaj piosenkę, bo tak on ma towarzystwa mało, wiesz? Uspokój. Rozmawiaj o sztuce? Co? Dowcip w stylu puk-puk? No dobrze. Purchlaki wróciły ze szkoły. Purchlaki, bardzo proszę, siada purchle jedno tu. A drugie purchle siada tu i pilnujemy, żebyście prace domowe zrobili. Stary, biegasz? Oj, stary. Że chcę być perfekcjonistką? A możesz być. Ja lubię te odkryte cechy, w większości mi się podobają. Ale raczej w większości. W sensie, czasem się zdarza, że nie do końca mi to pasuje. Ale zazwyczaj jest okej. Co się stało? Aha. Proszę, żarełko, dzieci. Wszyscy idziecie spożyć sobie. A, ty nie jesteś głodna. Ty masz odrabiać lekcje. A ty jesteś głodny? Ty nie jesteś głodny, więc ty też odrabiaj lekcje. Ty... O Jezu, ile ty masz syfu. Weź sobie porcję. A to wysprzątamy, a to schowamy. A to umyjemy. I ty też sobie weź porcję. Śnieżka, zjadłaś? Zjadłaś. To kosz na śmieci albo zlew? Przecież my mamy i kosz na śmieci, i zlew. To co wy tutaj? Co, że w tym pomieszczeniu nie mamy i to jest niby źle? I skorzystaj. Dzieci tutaj na podłodze jedzą. Niestety. Zabawa jedzeniem. Dlaczego cały czas wychodzi mi teraz ta zabawa jedzeniem? Wcześniej jej nigdy nie miałam. To jest niesprawiedliwe, a ty idź skorzystaj do brudnego kibelka. Ty potem będziesz się tutaj bawić. Książę? Wyciskasz? Wyciskasz. Pracuj, bo tak ci się za dobrze żyje, książę. Co to ma być? A Śnieżunia? Uuu.
Możesz, nie, bo ty nie powinnaś, w sumie nie powinnaś, kurczę. Plotkuj o kurczakach, interakcje społeczne, zapytaj, czy ptaki są prawdziwe. W sumie tak, i potem możesz sobie pośpiewać, to książę powinien ogarniać ogród, a nie ty. Zaśpiewaj piosenkę, ćwicz śpiewanie. Masz dobry nastrój, więc się zajmij tym. Ten syf, niestety. Tobie brakuje zabawy, więc pójdziesz się huśtać później. Ty, mój drogi, masz się na drabinkach bawić, więc pójdziesz się tutaj bawić. O nie! Sąsiedzi nas obczajają! Uciekaj do domu! Jeszcze purchle tu płacze, chodź, musisz je nakarmić. Opieka nad dzieckiem, nakarm piersią. Tak być nie może. A ty? Gdzie ty jesteś, purchle? A, purchle uciekło samo z siebie spać. O, jakie mądre purchle. A ten jeszcze pierze. Ile można prać? O nie, oni teraz wszyscy tędy wychodzą. A to nie. To nie podoba mi się. To nie będziecie sobie robić z sypialni przejścia. To nie ma takiego. Wiecie, o co chodzi? Nie lubię, kiedy ja coś Simom tutaj robię, a oni sobie z tego potem robią skrót, bo to nie miał być skrót. A skoro się dzieje i tak, że zostało to skrótem, to ja stąd to wywalam i nie będzie takiego. A to sobie wrzucimy tu. Będą purchlaki przy sobie centralnie, pod ręką. 3:34, a Śnieżka mi tutaj pada. Śnieżka, chodź szybko skorzystać. Dasz radę, czy się zesikasz? Dasz radę, czy się zesikasz? Nie zesikaj się. Jo, i jak pada. O, nie jest za przyjemnie. Jeszcze Śnieżka do tego jest jakimś głodomorem, więc weź sobie resztki i pójdź spać dalej. Natomiast już niedługo nasze purchlaczki też będą się budzić, ponieważ one idą do szkoły. W ogóle, jeśli chodzi o status tego, jak czują się moi Simowie, to musicie przyznać, że czują się wyjątkowo dobrze. I znowu tutaj mówię, a nie mówiłam, że ja się wszystkimi zajmę. Mówiłam. Oczywiście, że mówiłam. Zawsze wam mówiłam, że ja się wszystkim zajmę. Że ja to jestem, wiecie, doświadczona w 100 dzieciach, to nie ma tak. Ej, kochana, ty jesteś zadaszona tutaj w tym swoim kibelku, więc się nie przejmuj. Także, pokazując wam, to tutaj Ferdynand, proszę bardzo, mędrka, proszę bardzo, kolejne purchle. Więc myślę, że jest wyjątkowo dobrze. Śnieżka, potem sobie weźmiesz resztki. Ten purchlaczek będzie potrzebował twojej pomocy, więc on sobie już tutaj powoli użyje pieluszki. I robimy opiekę nad dzieckiem, karm piersią. W ogóle ja wam polecam właśnie w taki sposób się zajmować tymi dziećmi, że zostawiacie je tutaj, nic z nimi nie robicie, żeby nic im się nie rozwijało, żeby nie wymagało od was więcej uwagi. One tutaj, wiadomo, samemu możemy nakazać im skorzystać z pieluchy i żeby od razu załatwić i pieluchę, i karmienie. Bo wtedy jest najwygodniej po prostu. I tutaj sobie to odłożymy. A Śnieżka, ledwo zrobiłaś kupę i dalej ci się chce kupę. Pewnie przez ten deszcz, nie? Tak mi się wydaje. Czy ty, Apsik, dzisiaj nie powinieneś dorastać? Ale jest 5:12. Chodź, Apsik. Potrzebujesz sobie wstać. Skorzystaj. Książę? Ty też sobie wstaniesz, bo ja bym chciała, żebyś przygotował kąpiel z bąbelkami Apsikowi. A psik najpierw musi skorzystać. Czy ty dasz radę poczekać tyle, czy nie dasz rady? Połóż śpioszek spać i pójdziesz niestety, Śnieżka, kolejny raz sikać po mistrzowsku. Boże, jak tobie to wszystko tutaj opada! Czy ty już masz to wykwintne gotowanie, bo nie zwróciłam uwagi, czy ty się go nauczyłaś? Nauczyłaś się go, dobra, to możemy teraz zrobić po prostu. Podaj śniadanie, nie musimy robić takich dziwnych rzeczy. I podasz nam, kochana, na śniadanie. Szkoda, że w podaj śniadanie tutaj się nie pokazują też te wykwintne żarcia. Nie? Tylko tak dziwnie. Możesz zrobić jajecznicę z bekonem? Bo chyba nie robiliśmy dawno takich rzeczy. A dzieci z pewnością by chciały sobie zjeść jajecznicę z bekonem. Dobra, chodź, książę. Nie tu, to tu to zrobisz. Kąpiel z bąbelkami, proszę bardzo, a psika.
bo on jest brudny i potrzebuje jeszcze zabawy do tego, więc ty się nim zajmiesz. Śnieżka? No, Śnieżka niestety wychodzi na burzę. Pozostałe dzieci, mędrko, kochanie moje, możesz sobie wstać? Pomożesz... Nie, nie, chowaj. Nie możesz wyczyścić kibelka? A nie, bo to twój brat śmierdzi. chodź, pogadaj sobie z nią. Z mędrką Gburek. Każ sprzątać, kucie brudne, drocz się na tematy twarzy. No bo oni, wiecie, są w miarę tak blisko ze sobą i ty będziesz sobie... oni ze strachu chyba im się tę kupę chce tak robić. To jest upierdliwe, to tylko burza jest, no już bez przesady. Już nie wydziwiajcie z tą burzą. Czy jest tego zimno? Tu tak ciemno, będę musiała jeszcze to zrobić. Żeby tu było lepiej. I teraz tak, no tak, no higiena rośnie, zabawa rośnie, towarzystwo rośnie idealnie. Inteligencja to podstawa przyjaźni. Tak, możesz lubić genialnych simów. Czy ty się zrobiłaś kupę, że masz bardzo dużo pęcherza? Tak coś mi się wydaje, że tak może być. Bo jak jest tutaj, że przewiń... Aha, Wesołka zrobiła kupę. Niedobrze. Czy ty już go wykąpałeś? Nie, jeszcze się z nim męczysz. Ty tutaj? Też się jeszcze męczysz. Dzieciaki. Moje drogie dzieciaki, ty chodź sobie tutaj szybki prysznic weźmiesz. I skorzystasz, bo wyjdziecie teraz do szkoły, tak? A ty też sobie tutaj zejdziesz. I usiądziesz, i będziesz czekać na jedzenie. Chociaż ty głodny nie jesteś. Oni w ogóle nie są głodni. Nie wiem, jak to działa. Te dzieci są w ogóle, wiecie... Dziwne. O, zawiesiliście się! Możesz podnieść Wesołkę? Bo ty Wesołkę przewiniesz jeszcze, książę. Przewiń Wesołkę. Oho! Apsik zmienił grupę wiekową! Apsik zmienił grupę wiekową! I Apsik, ja tobie dam cechę tutaj. Jaka cecha pasuje do Apsika? Głupek, porywczy, wrażliwy? Może wrażliwy, no bo skoro kicha, to powinien być wrażliwy, nie? No i mieliśmy tutaj umysłowe, mamy motoryczne. To co, Apsik będzie kreatywny? Tak dla odmiany? Bo chciałabym sobie tutaj kilka zrobić. No fachury raczej nie będziemy robić, bo fachurę już ogarniałam. I fachura jest bardzo taka współczesna, ale może kreatywny będzie Apsik? No chodź Apsik. Jaki w okularkach wyskoczył! Ej, super Apsik! Dobre, 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 podoba mi się to. I to jest łóżko dla Apsika już przygotowane. Apsik, chodź, zejdź sobie, zaraz cię przebierzemy, tylko ty sobie zejdź. Weź porcję. Mała będzie przewinięta i jak ty zostaniesz przewinięta, to wtedy sobie będziesz brała porcję. Śnieżko, zjadłaś? To chodź, podejdź sobie tutaj. Tylko ten widok cały czas mam zasłonięty, więc cały czas muszę grą obracać, żeby tak dobrze wszystko widać w tym domu było. To mnie tak denerwuje. Możesz sobie szał sprzątania włączyć? Bo nie wiem, czy coś potrzebujemy do sprzątania, ale mogłabyś. Dobra, i ty, mój drogi, bo ja mam w MC Command Center dalej to wyłączone, chociaż ja to chyba włączę, bo to już jest upierdliwe. MC Command Center i to jest centrum zarządzania, oto zapis, opcje rozgrywki. Adoptuj, kolizę, maksymalna wielkość rodziny, podanie potrzeb, umiejętności, pauza. Używaj losowego wieku. Zmiana trudności sławy, śmierć simów na parceli, to mamy ogarnięte. Opcje rozgrywki. Gdzież to może być? Kariera? Dzieci mogą rzucić szkołę, nastolatki mogą rzucić szkołę. Przywódź domyślny. Dobra, pomijaj grane rodziny. I wydaje mi się, że wy chyba w taki sposób macie już to ogarnięte. Tylko będę musiała pewnie uruchomić ponownie grę, żeby to działało. No bo to jest, wiecie, upierdliwe, nie?
teraz. Już nie mamy wyzwania Albionu, w sensie póki żelaznej, gdzie dzieci nie mogły chodzić do szkoły, więc bez sensu było to. Trochę dużo mam tych Simów i się gubię z nimi. Co kto powinien robić? Co ty tu robiłaś? Ćwicz śpiewanie. Ty już zadbałeś o dziecko, więc mój drogi, idziesz sobie klasycznie tutaj pobiegać. I proszę ja ciebie do ogrodu. I sprzedaż wszystko. To jest coś do ewoluowania. Cały czas mi się świeci to do ewoluowania, nie mogę tego ewoluować. Wydaje mi się, że coś tutaj się zbagowało, ale już trudno. Potem idziesz, mój drogi, tu. Co tutaj się spaliło? Co tu się spaliło? Czemu ty nie idziesz do szkoły? Purchle do szkoły! Uczy pilnie, pomyliłam cię z twoim bratem, a psikiem. A psik... Ach, nie możesz tego tak po prostu wyrzucić. A psik jest kreatywny i musi posiadać stolik do zabawy i narysować dwa obrazki w stanie z zainspirowania. Więc ja tutaj jak nic będę jeszcze potrzebowała takiego pomieszczenia, gdzie dzieci by mogły się uczyć. Ale na razie tego nie mamy i mieć nie będziemy. Więc kupimy sobie ten stolik chyba tutaj gdzieś. W sensie tego misia nawet mogłabym wynieść stąd. Albo te zabawki są tu niepotrzebne. Oni i tak się wszyscy bawią na dole, nie? Więc po co im to? Lecimy tak. A, nie. O nie, ja mam z CC pobrany. Taki vintage. O, właśnie ten. Idealnie. I on jest, moi drodzy, abyście byli zainteresowani też z tego samego zestawu. I proszę bardzo. Ciebie jeszcze zmienimy w stwórz Sima, żebyś był bardziej taki pasujący do naszej rodziny. Coś CC po aktualizacji wystrzeliły. No, musiała usunąć te dokładnie wszystkie, żeby mi się to nie robiło, bo takie rzeczy się najczęściej działa, jak jest konflikty oczu z tych właśnie w genetyce tutaj wrzuconych z aktualizacjami. Ja normalnie nie mam tutaj oczu oprócz tych, nie wiem co to są za oczy, nie mogłam ich znaleźć. Natomiast kurde, jak to się stanęło? Ależ będę miała zabawy po tym, jak zakończę dzisiejszy odcinek. Muszę się pozbyć tych syfnych CC. Nienawidzę CC w sensie CC oczu w genetyce, bo one zawsze się wywalają. A w rozgrywce też masz takie? No też masz. No to stary, muszę cię całkowicie zmodyfikować, bo mi się to nie podoba. Nieładnie. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Ależ mam rozkminę przez to. Gdzie to nie jest takie proste. Nawet bardzo nie jest proste. Natomiast wydaje mi się, że ogólnie w tym momencie ja będę kończyć odcinek, a to nawet dobrze jest, bo po jedno sobie teraz wyłączę grę i naprawię te kwestie i będę nagrywać kolejny odcinek, a po drugie, no już mam dosyć sporo materiału, więc będzie co z tego zmontować. Jak będzie przerobiony nasz apsik, to się dowiecie w przyszłym odcinku. I w przyszłym odcinku też będą narodziny 6. dziecka. Trzymajcie kciuki za dziewczynkę. Ja tego nie sprawdzam, więc nie wiem, co nam się urodzi. Trzymajcie się cieplutko i cześć!